Dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dieta od kuchni dla wszystkich. Zapraszamy na poranne spotkania z dietetykiem Marzeną Kasprzak. Zapraszam do wspólnego poznania tajników zdrowego żywienia. Dieta od kuchni w każdy czwartek o 10:15. Dieta od kuchni, kolejny odcinek, kolejne nasze spotkanie z Marzeną Kasprzak. Witaj. Witam serdecznie. Kontynuujemy wątek żywieniowy, kontynuujemy wątek kolejnego posiłku. I na początku myślę, że trzeba rozwiązać problemy definicyjne lunch. Czym jest lunch? Czy to jest obiad zamiast obiadu, czy pierwszy obiad? Jak to wygląda? Myślę, że pierwszy obiad. To też oczywiście zależy od tego, jak wygląda potem druga połowa naszego dnia. Natomiast ja zazwyczaj, rozpisując dietę moim pacjentom, staram się, żeby to była duża część obiadu, czyli schodzimy z kalorycznością obiadu i robimy takie jakby dwa mniejsze obiady. Jest to dużo lepsze dla organizmu, bo jeśli my wprowadzamy lunch, to najczęściej ten obiad jest jednak w godzinach dość późnych, 17-18, i zaraz jeszcze musimy pamiętać o tym, że mamy kolację, czyli nasz organizm w drugiej połowie dnia zje bardzo dużo, a my już nie mamy takiej aktywności fizycznej na przykład, czy umysłowej, chociażby w tych godzinach, czyli niepotrzebna nam jest taka ilość kalorii, przesuwamy sobie tą kaloryczność właśnie w ramach tego lunchu. Czyli dla kogoś, kto je obiad o kolację na przykład. Myślę, że lunch jest chyba takim idealnym rozwiązaniem. Jak najbardziej. Albo dla osób, które pracują na przykład do godziny 16, bo wtedy śniadanie, drugie śniadanie to jeszcze będzie za mało. Będziemy potrzebować albo obiadu, jeśli mamy możliwość na przykład wyjścia z pracy, albo zjedzenia go w ogóle. Natomiast jeśli chcemy tak tradycyjnie polsko zjeść obiad wspólnie z rodziną, zróbmy sobie ten lunch i wtedy o tej godzinie 16-17 jemy ten konkretny już obiad. Czy lunch koniecznie na ciepło? Niekoniecznie. To też zależy oczywiście od pory i od preferencji. Nie każdy lubi, nie każdy też ma możliwość. Nie w każdej pracy jest na przykład mikrofalówka czy jakakolwiek kuchenka, gdzie możemy to odgrzać, więc to nie musi być zawsze w formie ciepłej. Tak by było najlepiej. Natomiast jak najbardziej czy kanapki, czy sałatki możemy też wprowadzać w formie zimnej. To zależy oczywiście od nas i od naszych preferencji. A propozycje lunchowe twoje, takie autorskie? Propozycji jest bardzo dużo, bo lunch jest takim moim ulubionym posiłkiem dla moich pacjentów. Właśnie po to, żeby ich przekonać, że to może być treściwe, fajne i ten obiad wcale nie musi być taki duży. Więc myślę, że warto zacząć w ogóle od sałatek, bo tutaj sałatki są też fajną opcją, bo jednak ta treściwość musi być dużo większa niż na przykład drugiego śniadania. Więc sałatka zawsze z jakąś kaszą, ryżem czy makaronem, czyli wprowadzamy węglowodany i też wprowadzamy wyższą kaloryczność. Do tego jakieś białko, czyli może tutaj być pierś z kurczaka, pierś z indyka, może być jakiś łosoś albo inna ryba. No i do tego oczywiście dużo warzyw, owoców, tych sezonowych w danym okresie czasu charakterystycznych. Kolejny lunch to może być na przykład makaron ryżowy albo taki zwykły, razowy makaron z różnymi warzywami i z mięsem albo z rybą. To też nie jakby częściowo lunch może być daniem obiadowym, więc jeśli na przykład robimy obiad jednego dnia, możemy sobie odłożyć od razu jakąś tam porcję na lunch kolejnego dnia. To nie musi być tak, że to jest zupełnie coś nowego. Często moi pacjenci z tej opcji korzystają, bo to jednak troszeczkę oszczędza nam czas i kreatywność. Po prostu mniejszą wersję tego sobie odkładamy. Kolejne propozycje to na przykład zupy. Tylko wtedy to nie mogą być tylko zupy. Teraz na przykład zupy zielone z różnych warzyw sezonowych, ale też zupa pomidorowa, no tylko wtedy musimy dodać do tego coś, co nam tą treściwość zwiększy. Czyli zawsze jakieś strączki, czy to cieciorka, czy to soczewica. No i do tego oczywiście jakaś kasza, ryż, makaron, który jednak spowoduje, że ta treściwość będzie większa i my będziemy się czuć najedzeni. To też taki posiłek, gdzie możemy na przykład wprowadzać kanapki. Ja moim pacjentom zazwyczaj proponuję kanapki z humusem, bo humus to taki już teraz coraz częściej spotykany, natomiast ta pasta warzywna jednak rzadko w naszych domach występuje. I te kanapki najczęściej, szczególnie na śniadanie, to są kanapki jednak z albo z jakimś tam serem, albo... Tradycyjny obkład. Tak, tradycyjny obkład, chciałam powiedzieć jeszcze z majonezem, tak, często one też występują. A tutaj możemy tą pastą warzywną, która też jest treściwa, która też nas nasyci, wprowadzić właśnie te strączki, które mają dużo błonnika i dla naszego organizmu są też bardzo dobre. Do tego dodajemy różne warzywa typu rzodkiewka, pomidor, kiełki i tutaj to danie też jest jak najbardziej pełnowartościowe.
Czyli lunch nieco bardziej konkretny niż drugie śniadanie. Dokładnie, trochę takie jakby śniadanie. Z tym, że śniadanie tutaj jakby ten pierwszy posiłek często dla nas jednak węglowodanowy, a tutaj staramy się w tym posiłku, żeby były wszystkie makroskładniki, czyli i białka, i tłuszcze, i węglowodany. Wtedy to będzie taki pełny posiłek i wtedy ten obiad też nie będzie taki duży i taki ciężki dla naszego organizmu. Powiedziałeś, że lunch to taki może być wstęp do obiadu albo pierwsze danie obiadowe, to jaka powinna być odległość czasowa, jeśli chodzi o lunch, a obiad już ten prawdziwy? Myślę, że tak jak pozostałych posiłków, czyli mniej więcej 2,5-3 godziny. Rozpisując sobie jakby dietę, warto jednak pamiętać o tym, że nasz organizm mniej więcej 2 godziny trawi, więc zbyt długa ilość czasu pomiędzy tymi posiłkami nie jest dobra, bo jednak zgłodniejemy, natomiast zbyt krótka też nie jest dobra, bo nie zdążymy tego strawić, więc myślę, że te 2-3 godziny to jest taka wartość optymalna. Latem mamy szerokie pole manewru, jeżeli chodzi o te produkty, które możemy podczas lunchu spożyć, a co w innych porach roku? No, tych produktów, szczególnie jeśli chodzi o wiosnę czy jesień, też jest sporo. Natomiast zimą na przykład możemy się posiłkować gotowymi rzeczami, typu kasze, ryże, makarony, czyli suche. Mamy też puszki na przykład ze strączkami i te strączki możemy też gotować w takiej formie surowej, więc to też jest jakaś pomoc. No i oczywiście warzywa mrożone, o czym już zimą wspominaliśmy, że one też mają dobrą wartość odżywczą. Zbierane są w tym okresie dla siebie najlepszym, jeśli chodzi o zbiór, więc jak najbardziej z tego korzystajmy. To też zwiększa to troszeczkę ilość czasu przygotowania i wtedy jakby robimy to szybciej i mniej czasu spędzamy w kuchni. No to tyle o lunchu w takim razie. Myślę, że Państwo już wiedzą, co i kiedy na lunch spożywać. Marzena Kasprzak była naszym i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dieta od kuchni dla wszystkich. Zapraszamy na poranne spotkania z dietetykiem Marzeną Kasprzak. Zapraszam do wspólnego poznania tajników zdrowego żywienia. Dieta od kuchni w każdy czwartek o 10:15.